Jędrzejów. Tu mieszka Gipley. Pewnego poranka budzi się w swoim pokoju i okazuje się, że jego dom został zamknięty w ogromnej kostce ze szkła. Nasz bohater próbuje ją rozbić, jednak jest to niezniszczalne szkło i nic nie jest w stanie go zniszczyć. Czy Gipleyowi uda się wydostać? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 13 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. O nie, która już jest godzina, słuchajcie, już jest 10:00, jestem w ogóle spóźniony do pracy już godzinę. Jo, siemano, słuchajcie, zaspałem i muszę się szybciutko zebrać czym prędzej do pracy. Także idziemy szybko na dół, bierzemy jakieś jedzenie, laptopa i uciekamy. Ja nie mogę, Gipleyka już pewnie z dziećmi pojechała, słuchajcie, do po prostu szkoły. Tutaj mam kawusie i mam nadzieję, że jeszcze mi tutaj spadła, jak na złość, że szef mi w ogóle to jakoś wybaczy. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, ponieważ już niedługo wbijamy 1 800 000 subików. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Wpadajcie też do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciukasa w górę, żeby mi po prostu wesprzeć, po prostu, żeby nie dostał ochrzanu od szefa. Także idziemy. Ej, chwila, a co to jest w ogóle za... Co to jest, jakaś jedna wielka szklana kostka dookoła mojego domu? Ej, co, policja, wypuśćcie mnie! Ej, co to jest w ogóle za szkło? Jakieś hartowane szkło, którego nie da się rozbić. Zobaczcie, w ogóle pięścią nie jestem w stanie się przebić przez to, nie wiem, może jakimś kilofem czy coś. Co tu robi w ogóle policja? O co tutaj chodzi? Halo, wypuśćcie mnie! Czemu w ogóle tutaj kostkę... Spokojnie, będziemy go pilnować, nikt stąd nie wyjdzie, panie, nikt stąd nie wyjdzie. Panie, wypuszczajcie mnie, co wy tu robicie? Co jest grane, co? Możesz mi to wytłumaczyć? Co my tu robimy? Ty się jeszcze dziwisz, co my tu robimy? Byłeś uwięziony za przestępstwo, ukradłeś dzieło sztuki, słuchaj, z muzeum. Co? Ej, mam na to dowody, spójrz tylko na to. To proszę pokazać. Kto tu jest? Ej, no chwila. I kto tu jest? No, no to jestem ja, ale w ogóle mnie tam nie było, no może kiedyś, bardzo dawno temu, tak, byłem w tym magazynie. Nie było. Ale... No to drugie zdjęcie, proszę, zobacz, no drugie zdjęcie, tu? No tak, no to jest w magazynie, pod muzeum, kiedyś tam byłem, na, tak, nawet nagrywałem odcinek, ale ja tam nic nie zawinąłem i mam na to trzecie dowody. Trzecie zdjęcie, mamy na to dowody, tu? Kto jest? Jakie słuchawki? Czerwone, takie same, ma pan słuchawki. Proszę się nie odzywać i siedzieć tutaj w zamknięciu. No dobra, no ale co mam zrobić, żebyście mnie wypuścili, co? Ja chcę być wolny, wypuśćcie mnie. Musisz poczekać, słuchaj, i odpowiedzieć za swoje czyny. Dopiero jak znajdziemy, musisz pokazać nam, gdzie są dzieła sztuki, które zostały skradzione z muzeum. Ale tak, ja nie mam żadnych... dzieł sztuki, nigdzie ich nie zabrałem. Ja już wam dam, będziecie... Mówiłem, że się będziecie będzie tego jeszcze żałować, cwaniaki. Także ja nie mogę, zobaczyć, jest to ogromna kostka wokół mojego domu i w ogóle nie da się... To jest jakieś dziwne szkło hartowane, nie wiem, co oni mają, ale patrzcie, są tutaj drzwi. Dostęp jest albo na keypada, albo na kartę. Nie wiem w sumie, jak się stąd wydostać, ale wiecie co? Spróbujemy na początku najbardziej po prostu takiego intuicyjnego rozwiązania. Idziemy, ponieważ mam tutaj w ubikacji schowane właśnie kilof i łopatę i mam nadzieję, że uda nam się zrobić, nie wiem, jakiś podziemny podkop. Przecież w ogóle ja nie wiem, co mi szef zrobi, jak ja dzisiaj do pracy nie przyjdę. Ja dzisiaj miałem w ogóle robić reportaż i w ogóle miałem dużo roboty, a oni mnie po prostu tutaj zamknęli i mówią, że jakieś przestępstwo popełniłem. To są po prostu jakieś żarty, kpina i w ogóle, słuchajcie, ja tego akceptować nie będę. Kopiemy się tutaj, podkopujemy się. Ty, jak głęboko oni wykopali, kiedy oni to w ogóle zrobili, musieli to całą noc robić. Ty, nawet na dole jest zabezpieczone. Przecież ja stąd nie wyjdę, to jest ciężko się wydostać. Ja cię kręcę, jakieś hartowane szkło, nie do przebicia, to jest po prostu jakiś żart. Co ja bym tutaj mógł zrobić? Nie wiem, w ogóle Gipleyka tu nawet przecież nie będzie mogła... Co jest? Halo, Gipleyka? Co ty w ogóle? Gipleyka, co ty tutaj robisz? Gipleyka, uspokój się. W ogóle zobacz, co oni zrobili. Uwięzili mnie tutaj, to ci policjanci źli. Muszę cię stąd wydostać. Świetnie, kupiłeś TNT, mam nadzieję, że ci się uda. Gipleyka, spróbuj właśnie to odpalić. Dziękuję w ogóle, że mi pomagasz, czyli ty już wiesz, co jest grane. Wiesz w ogóle, że oni mnie osądzają, że niby ukradłem jakieś dzieła sztuki z muzeum? Słyszałam, słuchaj, dobra, odsuń się, ty jeszcze tego szybko. O nie, dobra, zwiewamy. Mam nadzieję, że się uda. Ej, Gipleyka, te szyby są niezniszczalne. To nic nie dało, te szyby po prostu, słuchaj.
Ja nie mogę, ja nie wiem w ogóle, co my Jiplejka zrobimy. Zobacz, te szyby po prostu... Jiplejka nie! O nie! Jiplejka, patrzcie, w ogóle poszła! Ej! Zostawcie Jiplejkę! Zostawcie Jiplejkę, cwaniaki! Ty, Jiplejka, uciekaj stąd! Uciekaj, Jiplejka, bo ciebie też schwytają! Schwytają cię do więzienia, zwiewaj! Dobra, ja nie mogę, słuchajcie, Jiplejka mega się dla mnie poświęciła, jestem mega wdzięczny jej za to, ale tak naprawdę to nic nie pomogło, to na nic wszystko. Zobaczcie w ogóle, że tutaj tak się składa, że te szyby są takie niezniszczalne, że TNT na to nie działa. Kilofem mogę spróbować, ale to chyba zajmie mi normalnie, nie wiem, 3 dni tak kopać bez przerwy. To jest coś normalnie o takiej sile jak Bedrock. Wiecie co, mam przecież w sumie też tutaj z taką swoją podziemną bazę. Może tam byśmy coś wymyślili, może znajdziemy coś. Mogę się tutaj też przed nimi schować, tylko słuchajcie, nawet jak ja bym tutaj to rozkopał, to nie wiem, czy bym się mógł wydostać, bo dookoła po prostu wszędzie jest to szkło. Ej, co tu jest? Ha, 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 wrobiłem cię? Ktoś tutaj mi zostawił jakąś wiadomość? Widzieliście? To było normalnie, to jest jakieś w ogóle pismo takie. I ktoś napisał, normalnie jest nazwane, ha, 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 wrobiłem cię. Ktoś mi może wrobił, może po prostu ktoś za tym stoi i ja tak naprawdę po prostu padłem tutaj ofiarą jakiegoś trolla i tak naprawdę, no, chce ktoś mnie wrobić, żebym tutaj został zamknięty, ale jestem ciekaw, czemu oni tak zrobili tutaj, że mnie zamknęli, uwięzili. Ja, tam jest następny policjant. Ej, w ogóle, a to co to jest? Nowe Nike? Ej, co to są buty? Ktoś tu w ogóle zgubił? Ej, może to jest ta osoba, która mnie tutaj uwięziła? Ona tutaj musiała być, ponieważ zostawiła przecież to pismo. Ja nie wiem, co jest tutaj po prostu grane, ale musimy czym prędzej się dowiedzieć. To jest dziwna sytuacja. Ej, psst, ej! To, co jest? Lucky? Lucky, siemanko, co jest grane? Co ty tutaj robisz? Chodź, czekaj! Gdzie nie ma policji? Mam plan, jak cię stąd wydostać! W ogóle przed chwilą widziałem Jiplejkę, jak zabierała ją policja, co ona narobiła? Słuchaj, Jiplejka w ogóle chciała mnie uwolnić, TNT tutaj wszędzie w ogóle rozwaliła i tak słuchaj, dalej. Słuchaj, oni ją prowadzili do więzienia, ale, słuchaj, Lucky, ale się urządziło. Ej, mam pomysł, chodź, podejdziemy słuchaj, tutaj w ogóle w ciebie zaraz zgarnie policja i cię może przebierz w ogóle za policjanta, słuchaj. I udawaj po prostu, że jesteś z policji, bo tak naprawdę zaraz cię stąd zawiną. Wziąłem ten strój właśnie, co mi mówiłeś, poczekaj. Dobra, Lucky się, słuchajcie, przebierze, może coś razem wymyślimy, to jest świetna myśl, bo on w sumie często mi pomaga. Ja tutaj... O, jesteś Lucky teraz policjantem, świetnie. W ogóle wiesz, że ktoś mnie najprawdopodobniej wrabia? Mam tutaj na to dowody. Musisz mi pomóc, słuchaj, ja muszę udowodnić po prostu to, że jestem niewinny, wiesz? Mam strój, mam pomysł. I ty, mam strój, mam maskę dla ciebie. Ty się zamienisz we mnie, ja się zamienię w ciebie. Wyjdziesz stąd i sprawisz, żeby ta sytuacja powróciła do normalności. Co ty na to? Dobra, słuchaj, to chodź. Masz w ogóle tutaj, musisz zdobyć jakąś kartę do wyjścia w ogóle stąd. Tak, i chodź. Powiem, że chcę cię nakarmić, że mam dla ciebie jedzenie, spoko, wszystko już uplanowałem. Dobra, to dawaj, ja tu sobie grzecznie siedzę, jakby nigdy nic, a ty dawaj. Starszy szeregowy policjant? Tak, ja tutaj przyszedłem, bo wysłali mnie, wiesz co, jedzenie muszę dać. Poproszę kartę tą, którą się tu strzali. Głodny jestem, potrzebuję jedzenia, dajcie mi szybko jeść. Dzięki. Ja tutaj głodny jestem. Tylko ja hamburgera idę oddać, także zajmijcie się swoimi sprawami, idźcie może z służby. Dobra. Jestem. Dawaj, chodź szybko, Lucky, dawaj, ale udało ci się wejść. Myślałem, że to się nie uda. Dobrze, że powiedzieliśmy, żebym przebrał się w ten strój policjanta, bo na samym początku zapomniałem już. Słuchaj, Lucky, w ogóle teraz taka sprawa, jak ja się przebiorę za ciebie, to ty tu będziesz musiał przecież zostać w ogóle. Ty będziesz się musiał za mnie przebrać. Może idź słuchaj, do mojej garderoby, na górę, do mojej szafy. Ty masz moją też czapkę, idź do mojej szafy. Na twoją głowę, gościu, mam całą maskę, ja się przygotowałem na to. Dobra, idź się przebierz. Masz koszulkę, te szelki i te buty czerwone potrzebuję. Tutaj, słuchaj, znajdziesz normalnie moje ciuszki. Ja się idę przebrać do toalety w twoje ciuszki. Dobra, także słuchajcie, przebieramy się teraz już za Lakiego. Ubieramy tutaj cały sprzęt. I voila, uwaga, dobra, ten hełmik. I zobaczymy teraz, czy wyglądam jak Lucky. No jak dla mnie, słuchajcie, to jest po prostu idealnie. Przecież nikt się nie zorientuje. Mam normalnie tu strój policjanta. Lucky, jak tam ogólnie? Jesteś już mną? Jak... Ej, Jiplej, wstawaj, pobudka. Co, ty już w ogóle w moim wirku zasnąłeś? Siema, Lucky, słuchaj, ty, ale policyjny strój masz fajny, masz, trzymaj hamburgera, Lucky. O, dobra, dzięki, dobra, ty, Jiplej, ty sobie jedz tutaj hamburgera, bo ty jesteś teraz tu uwięziony, a ja tymczasem idę, bo wiesz co, bo tutaj na komisariacie mamy jeszcze dużo roboty, także nakarmiłem cię. Ty, będę się zgrywał.
Ej, wypuśćcie mnie, przecież mówiłem już, że jestem niewinny. Lucky, a masz monitoring tutaj, żebyśmy mogli właśnie tymi kamerami obserwować właśnie wszystko tak naprawdę? Mam. Czekaj, tylko ty wyjdziesz z tej i tam w skrzynce wrzuciłem, zobacz, widzisz? Dobra, tam daj mi kartę, musisz mi dać kartę, bo inaczej stąd nie wyjdę, tylko żeby nikt nie widział. Słuchaj, zaraz... Tutaj, zaraz za drzwiami. Dobra, dawaj. Tutaj, a dobra, mam. Dobra, także wychodzę. No, już dałem mu jedzenie, także wszystko jest w porządku. Okej, słuchajcie, bierzemy. Mamy tutaj kamery. Będziemy mogli w ogóle mieć monitoring teraz na cały tutaj więzienie. Patrzcie, normalnie Lucky się przebrał za mnie, ja za niego. Ale świetny pomysł. Na kamerach tutaj będziemy mogli obserwować, co się dzieje. A tymczasem... Co to za niezniszczalne szkło? No, policja, halo. Wiecie co? Idziemy teraz szybciutko. Pojedziemy tutaj może koleją. Jedziemy czym prędzej do muzeum. Dobra, tutaj są wagoniki i teraz jako policjant Lucky, mam nadzieję, że uda mi się po prostu dowiedzieć, co jest tak naprawdę prawdą, kto mnie wrobił tutaj w tą dziwną sprawę, że policja po prostu obudowała mój dom całą szklaną kostką jakiegoś szkła hartowanego. Zaraz mam nadzieję, że się wszystkiego dowiemy. Idziemy teraz przeprowadzić śledztwo prosto do samego muzeum i tam może się czegoś po prostu dowiemy. Także patrzcie, jest tutaj w ogóle sporo policji i jest tu coś napisane. Miejsce przestępstwa, wejście tylko dla policji, a jestem oczywiście policjantem. Ej, w ogóle mam te buty, słuchajcie, zdejmujemy na razie te buty. Okej, także dzień dobry, witamy. Ej, w ogóle dobra, mam tutaj kamerę i aparat, w razie co będę mógł udokumentować po prostu dowody. Okej, jest tutaj muzeum. Ja idę sprawdzić, co jest grane, szukam poszlak. Dobra, robimy sobie tutaj miejsce i zobaczymy, kto tu w ogóle pracuje. Dzień dobry, witam. Tutaj komendant Lucky. Dzień dobry. Witam, to witamy w muzeum, zapraszam, może jakiś bilecik? Tak, ja bym poprosił bilecik, ale w sumie przyszedłem się dowiedzieć, wiadomo co się tutaj stało dokładnie, przyszedłem tutaj rozwikłać tą zagadkę, jestem takim, można powiedzieć, trochę detektywem i muszę wiedzieć, Słuchaj, co się tutaj wydarzyło, tak? Tu się wydarzyła bardzo dziwna rzecz, tu skleciono ogólnie wszystkie dzieła sztuki, słuchaj, Mona Lisa, Leonardo da Vinci, wyobrażasz to sobie? To niemożliwe. Jakiś na przykład... Trwałość pamięci Salvador Dali. Ej, chwila. Takie normalnie. A takie dzieła pana, sztuki. A w ogóle gdzie ma pan buty? Czemu pan zgubił buty, co? Dziwna sprawa. Gdzie pan bez butów tu chodzi po muzeum? Zgubiłem buty, bo... Tak, nie wiem, ktoś po prostu chodziłem, a one były słabe, zasznurowanie. Chwila, bo ja było. Tutaj... Masz w sumie, proszę pana, buty. Buty. Ostatnio znalazłem takie jakieś najaczki, także może pan przymierzy, niech pan sprawdzi, czy to pana rozmiar jest dobry. Dobry chwila, pana rozmiar? Mówię Nike, przecież Nike mi jest podobne. No, bardzo ładnie. Pan ale wygląda... nie. Wydaje mi się, że coś tu jest podejrzane. Pan za dużo pytań zadaje, pan książkę pisze, co pan robi? Nie, w ogóle niech mnie pan zapisze, bo z rodziną będę chciał przyjść, także zapisze mnie pan w ogóle tutaj na listę, bo chciałbym tutaj jakieś nowe wystawy niedługo będą, coś w tym stylu. Tak. W przyszłym tygodniu, proszę pana, ogólnie mamy super mega wystawę kości. Dlaczego mogę tutaj pana zapisać? Już zapisuję imię na imię tutaj, okej, dobrze. Pan Lucky, a ogólnie tutaj, proszę pana, więcej takich dzienników pan ma tutaj, jak tutaj, takich pism z takim piórem? Mam, ale co? O co chodzi? Ja już pana zapisałem, poproszę zaliczkę i wszystko będzie w porządku, albo może to później zanotuję. Tak, ja tutaj później się rozliczę. Liczę, bo nie wiem w ogóle, czy nie odwołam, nie będzie to odwołane. Muszę pierwszy po prostu zobaczyć w tym te kości. Momencie ja muszę zamknąć muzeum. Dobrze, proszę jasne. Pana. Ja ogólnie już wychodzę, zamknięcie tutaj jest, idę dobra, robić swoje ja też, rzeczy. Do widzenia, no. Idę badać tam sprawę. Ej, słuchajcie, musimy go śledzić, on jest bardzo podejrzany w ogóle, nie ma po pierwsze butów, a w ogóle ktoś, kto był u mnie w domu, zgubił buty. Ma dodatkowo takie podobne pismo i tutaj jest napisem, hahaha, wrobiłem cię. Śledzimy go teraz w tym momencie, robimy w ogóle tutaj, słuchajcie, patrzcie, skrada się, robimy zdjęcie. Gdzie on w ogóle idzie tutaj? Dobrze. Coś kombinuje ewidentnie. W ogóle co to za dziwny pojazd? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jakieś dziwne pomieszczenie. Pakowali mi już na pakę wszystkie? No patrzcie, biury te? Ma te obrazy, bierze gdzieś się. Co tak, on robi z tym? Tak, to jest Mona Lisa. Słuchajcie, dobra, jestem już praktycznie w 100% pewny, że on za tym wszystkim stoi. Musimy teraz tylko to udowodnić i będziemy, mam nadzieję, że mieli sprawę rozwiązaną. Co on tutaj w ogóle jedzie tym autem? Gdzieś gdzie on? Zniknął mi gdzieś. Ej, tam idzie? Jeszcze nie jedzie tym autem. Ej, w ogóle on coś innego kombinuje. Dobra, co on tu robi? Gdzie on idzie? Dookoła domku otacza? Ej, dobra, idziemy tutaj. Bierzemy w ogóle kamerę. Musimy wszystko jak najwięcej tutaj nagrywać. Ej, on ma tu przygotowane te dzieła sztuki. Jest ta noc, dzieła sztuki. Największe dzieła sztuki.
O, okej, zaraz wszystko do portu zabiorę i będę ci dzieła sztuki normalnie własne muzeum otworzyć, albo nie otworzysz muzeum, stój, słuchaj, zostajesz tutaj będę... teraz aresztowany jako policjant. O nie, ej, rozkazuję ci stanąć. Dobra. Za każdym razem mnie śledzisz, do portu i szybko jeszcze nie. dalej, o nie, słuchajcie, dobra, musimy iść po wsparcie i on szybko leci do portu i możliwe, że popłynie tam większym statkiem i będzie chciał stąd uciec, także musimy iść go dorwać. Idziemy szybko tutaj do policji. Mam nadzieję ogólnie, że się jeszcze nie zorientowali, że ja w ogóle jestem lakiem i że coś tutaj knuje, ale mam teraz dowody, mam bardzo dużo zdjęć na tego cwaniaka. Policja, policja, słuchajcie, musimy gonić tego cwaniaka. Szybko musimy jechać czym prędzej do portu. Co słuchajcie, ty mówisz? Zbierajcie się. O, to on! Brać go, to oni zamienili te twarze. Między sobą, tak zamienili się. Uciekli z tego. Tak, stoj! Przyznaję się, stoi pan, już panu pokazuję, kto odpowiada i za kradzież tutaj. Mam tutaj zdjęcia, proszę, niech pan tylko zobaczy. Nie wiem. Sprawdzę te zdjęcia. Chodźcie tutaj chwilę, bo on tutaj chyba coś kombinuje. Przyłapałem. To jest właściciel tego muzeum. W sumie on tam pracuje. Ten człowiek, który pracuje w tym muzeum, to on za tym stoi. Zabiera te wszystkie dzieła sztuki. Ucieka. Musimy go złapać, bo jedzie do portu. Panie, pakuj pan się tutaj szybko. Ja nie mogę... Mogę panu w to uwierzyć, wie pan? To jedźmy już. Dobra, te zdjęcia chyba nie kłamią, tak? Teraz je przed chwilą zrobiłem. Zostały wywołane sekundę temu, a on teraz pojechał do portu i zamierza z tym uciec, także ja jestem niewinny. A dobra, bo już wie pan ogólnie, że ja jestem G-playem, tak? To wszystko już jasne. Jedzie pan za mną w ogóle? Gdzie pan jesteś? Halo? Jadę. Panie, spokojnie pan. No dobra, bo to ja jadę przed panem, bo pan w ogóle chyba jeździć, nie wiem, na motorze nie umie. On tutaj zaraz zawinie wszystkie te dzieła sztuki. Jest tutaj, cwaniaku jeden. Jesteś aresztowany normalnie. Halo? Gdzie jest ten człowiek? Tu są te wszystkie dzieła sztuki, które ukradł. Widzicie w ogóle, jak ta policja działa długo? W dzisiejszych czasach on tu dłużej jedzie. Brać go, policja! Ej, zostaw policja, mnie! Brać go. Zostaw mnie, cwaniaku! Weź po prostu, policjancie, zrób coś! Ja nie jestem prawdziwym policjantem. Czekaj, tutaj już ręce z tyłu. On się nie słucha. Musimy go zakopać normalnie gdzieś. Do dziury go wpakować. Niech pan go weźmie tutaj, wrzuci. Do dziury go. Wykopałem tutaj dół. Nie słuchasz polecenia policjanta. Oj, bardzo źle z twojej strony. To dobra, teraz mamy masz. Go. Tutaj, do dziury. Masz. No i masz. No i siadaj. I pójdziesz siedzieć, cwaniaku jeden. Zostajesz tutaj uwięziony. I teraz czekaj, a zobacz. On ma jeszcze tą tutaj. To dzieło sztuki chyba. Ma tutaj całą skrzynię dzieł sztuki, które chciał po prostu ukraść, a teraz wszystko już zostało tak naprawdę załatwione. Konfiskuję tu jako policjant, biorę wszystko jako dowody w sprawie. Bardzo mi się przyda. Jak ja mam do ciebie mówić, Lucky czy G-Play? Kim ty w końcu jesteś? Jestem G-Playem i ogólnie nie życzę sobie, żebyście następnym razem obudowali mój dom jakimś szkłem hartowanym, bo to po prostu jest szczyt bezczelności, ja za tym nie stoję. A wy co w ogóle zrobiliście? Bardzo mi się to nie podobało. Co to ma być? Tłumacz się pan z tego. Wszystko wyjaśnimy w swoim czasie, także mam jeszcze swojego komendanta, który jest jeszcze nade mną i on rządzi w służbie policji. To nie moja sprawa. Dobra. Musimy wszystko wyjaśnić, ale teraz macie godzinę. Sprawa się wyjaśniła. Macie godzinę, żeby przywrócić mój dom do porządku i żeby tam nie było żadnego szkła. A ja się z wami żegnam, widzowie. Trzymajcie się, do następnego odcinku. Pa, pa.